dziś przychodzę do Was z nowym filmikiem, pokażę Wam moje nowe włosy, opowiem Wam trochę o nich i o wizycie u tej fryzjerki, o której Wam wcześniej mówiłam we vlogu. Pokażę Wam również, co kupiłam sobie na promocji w Rossmanie. Kupiłam również jedną rzecz w Lumpeksie, którą też myślę, że Wam od razu pokażę. I opowiem Wam trochę o filmikach, w jakie dni się będą pojawiały, co i jak. Zacznę może od tego, że pewnie jest jeszcze trochę głucho, a to dlatego, że ja mam tutaj jeszcze póki co mało mebli. Docelowo jeszcze tu nie mieszkam, dlatego że czekam ciągle na kafelki, które w Obi zamówiłam miesiąc temu. To jest wielka awantura, się z tego zrobiła, ale to Wam opowiem chyba w innym filmiku. Natomiast jeśli chodzi ogólnie tutaj o to tło, będzie się zmieniało co jakiś czas. Będę pewnie chodziła z aparatem i sprawdzała, gdzie jest najlepsze światło. Póki co patrzę się cały czas w podgląd, a to dlatego, że chcę właśnie zobaczyć, jak wyglądam. Czy jest jasno, czy nie jest, czy dostatecznie jasno, czy nie mam odciętej twarzy od szyi. Widziałam we vlogu, że właśnie jakoś tak dziwnie ta moja twarz była bardziej różowa od reszty ciała. Nie wiem, czym to było spowodowane, dlatego że mój podkład jest dobrze dobrany do twarzy, dlatego słuchajcie, nie mam pojęcia, będę testowała, będę sprawdzała i no mam nadzieję, no w kamerze tutaj tak widać, że jest w miarę ok, więc zobaczymy, jak to będzie faktycznie na filmiku. I dobra, zaczniemy może od tych włosów. Fryzjerka jest, słuchajcie, naprawdę przesympatyczna. Jest to młoda dziewczyna przed 30, która sobie po prostu robi włosy, ma taki mały koło domu salonik. I ona jest taką fryzjerką z powołania. Jak ja weszłam, od razu mi powiedziała, że moja jasna, taka właśnie żółtawo-beżowa cera absolutnie nie może mieć takiego odcienia włosów, jaki miałam wcześniej, bo on był po pierwsze za jasny, byłam cała taka rozmyta, a po drugie był za zimny. I tak szczerze mówiąc, zgodziłam się z nią, bo szłam tam właśnie z myślą, że przyciemnię sobie trochę te włosy. I słuchajcie, jeśli chodzi ogólnie, to tak, przyciemniłyśmy całe włosy o 2 tony, czyli 2 tony u góry i 2 tony na całej długości. Podcięte są również troszeczkę z długości, natomiast całe są wycieniowane. Zobaczcie, nic nie widać, żadnych schodów, a one są naprawdę mocno wycieniowane. W końcu mam takie chudziutkie tutaj, a tu jest większa objętość niż tu. A wcześniej miałam na odwrót, słuchajcie, tu miałam więcej włosów niż tu i przez to taki puch tu miałam. To zostało delikatnie właśnie ścięte, zostało też właśnie przyciemnione, dzięki czemu te włosy wyglądają, zobaczcie, bardzo zdrowo i bardzo tak ładnie, świecąco. To też oczywiście, wiecie co, jest zasługa na pewno prostownicy, dlatego że włos wyprostowany zawsze tak wygląda, natomiast ja już po nałożeniu, po spłukaniu, znaczy farby i po wysuszeniu włosów widziałam różnicę, widziałam, że te włosy już nie są takie sianowate, więc to są odcienie naturalne, więc zobaczymy, jak one będą wyglądały po wypłukiwaniu się. Generalnie umówiłyśmy się, że za jakieś 2 miesiące przyjdę i pomyślimy, czy robimy to samo, czy będziemy po prostu kombinować z kolorem i na przykład wejdziemy delikatnie w rudości, dlatego że mam zielone oczy i powiedziała, że również taki kolor by mi pasował. Grzywkę mam również ściętą, ale słuchajcie, z racji tego, że właśnie Marta wyprostowała mi te włosy, to ta grzywka póki co ona się tak średnio układa. Ja ją muszę umyć sobie włosy i po swojemu ułożyć, to ona też będzie inaczej, dlatego że ja mam strasznie proste włosy i one jeszcze dodatkowo wyprostowane powodują, że to wszystko tak wisi, wiecie, to się nie układa naturalnie, tylko tak wisi. Więc zobaczymy, jak to będzie po umyciu. Aha, nie patrzcie na moją twarz, bo ja tutaj gdzieś mam braki w bronzerze i w podkładzie, bo jeszcze nie zdążyłam nawet twarzy umyć, ale chciałam szybko nagrać dla Was ten filmik, więc na to proszę Was nie zwracajcie uwagi. No dobra, jeśli chodzi o Rossmann, to szłam tam z myślą, że kupię sobie jakiś podkład, bo z racji tego, że jestem taka biała, skończyły mi się tak naprawdę już, znaczy skończyły, jeszcze mam jeden i mam same ciemne podkłady, więc zabrakło mi jakby w mojej kosmetyczce tych jasnych podkładów i postanowiłam, że skorzystam z promocji i kupię sobie coś jasnego. Chciałam potestować jakieś inne podkłady i poszłam do tego Rossmanna dzień wcześniej. Akurat była moja koleżanka, która tam pracuje i mówi do mnie: chodź Alicja, tutaj są jakieś Maybelline i Rimmela, to pokażę Ci na najjaśniejsze. Super podkłady. No wiecie, super podkłady, super jak super. Natomiast chciałam zobaczyć w ogóle, jakie mają kolory. I powiem tak, posmarowałam sobie tutaj rękę. Na ręku miałam najróżniejsze, najjaśniejsze odcienie różnych podkładów, słuchajcie. Na pewno był tam Astor Matitude, który docelowo chciałam kupić. Był jakiś z Maybellina, słuchajcie, z Rimmela, tak nie kupuję, to ja nie wiem, ale jakiś tam mi kładła i słuchajcie, miałam całą rękę różowo-pomarańczową. Moja skóra ma taki dziwny odcień, że słuchajcie, nic mi nie pasowało i miałam ogromny problem, co kupić. I dzień właśnie wtedy, jak byłam, czyli to było dzień przed tą promocją, wczoraj, no, dzień przed promocją, zobaczyłam na półce, na tej półce, gdzie są te podkłady takie polskich firm, czyli nie w żadnej szafie, tylko na tych półkach, zobaczyłam coś takiego, ja już to otworzyłam przed chwilą. To jest Liren No Mask, płynny fluid plus serum w kolorze 01 jasny.
Producent napisał, że jest to ultra lekki, długotrwały fluid, zapewniający perfekcyjny, nieskazitelny wygląd cery przez cały dzień. Fluid nie zmienia koloru w czasie, nie rozmazuje się, nie brudzi ubrań. Słuchajcie, ja ogólnie takich podkładów szukam, więc stwierdziłam, że wezmę, zaryzykuję, kupię i zobaczę, jak on będzie się sprawował. Pudełeczko bardzo ładne. Ja ten podkład sobie wyciągnęłam z tego opakowania. Zobaczcie, tak wygląda. To jest normalnie 30 ml standardowo. Trochę świeci, ale mam nadzieję, że widzicie. Buteleczka jest bardzo ładna, taka ekskluzywna. Otworzyłam też ten podkład. Natomiast nie pokażę Wam teraz chyba swatcha, a może pokażę. Ale on się strasznie leje. Ja w ogóle zastanawiam się, bo chyba Wam zrobię taki pierwsze wrażenie z tym podkładem. Zobaczcie, jaki to ma kolor. Nie wiem, czy to coś widzicie. On jest bardzo podobny do mojej skóry. Może delikatnie troszeczkę taki ciemniejszy. Ale ogólnie jest bardzo, bardzo podobny. To, co zauważyłam, to słuchajcie, że on bardzo, bardzo ładnie pachnie. No jest strasznie leisty, leje się i nie ma właśnie, słuchajcie, tej pompki, więc leje się jak ten Revlon Color Stay. Natomiast zobaczcie, rozmazany wygląda bardzo dobrze, z tym, że zobaczymy, czy producent nie kłamie i faktycznie ten podkład nie będzie ciemniał na twarzy, bo no efekt jest taki, wiecie, bardzo satynowy. No ale to jest inaczej, jak sobie posmarujecie całą twarz tym podkładem, a inaczej, jak sobie swatcha robicie. O Jezu, znowu wiercą chyba. Szybko tak, że będę mówiła. Słuchajcie, tak więc ten podkład kosztował w normalnej cenie 3... Chyba jednak poczekam. Ten podkład w normalnej cenie kosztował 37,99. Ja go kupiłam za niecałe 20 zł. Słuchajcie, albo będę mówiła, mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Drugim podkładem jest pewniak, którego już miałam. Wiedziałam, że wiem, że jest dobry, wiem, że kolor mi też pasuje. I to jest, słuchajcie... Skin Match z Astora w kolorku 100 Ivory. Ja ten podkład lubię, on jest nawilżający. Ja mam teraz dziwną skórę, słuchajcie, ona niby się trochę tutaj błyszczy, ale generalnie mam takie tutaj suche przy ustach, więc ja absolutnie nie mogę używać żadnych wysuszających, matujących podkładów. I właśnie szłam po ten Mattitude, ale słuchajcie, on ma obrzydliwy kolor, ten jasny jest taki dziwny różowy, że strasznie się zdziwiłam, dlatego wzięłam sobie ponownie ten, to jest pewniak, wiem, że będzie mi pasował i ten kolor, ta konsystencja, wszystko mi w tym podkładzie pasuje, więc wzięłam sobie go. I on kosztuje oryginalnie 45 zł, więc też 20 z hakiem za niego dałam. Chciałam też bronzer i rozświetlacz. Nie mam żadnego zimnego bronzera, dlatego że te skobo mi się skończyły. I postanowiłam, że kupię sobie tą paletkę z Rimmela. Słuchajcie, okazało się, rano jak poszłam na otwarcie Rossmana, okazało się, że paletki nie ma. I pytam się tam pani jednej, czy ta paletka już jest wykupiona, co się z nią stało. A pani mówi, że tej paletki już od paru dni nie ma i po prostu jej nie dowieźli. Więc trochę się wkurzyłam, bo słuchajcie, strasznie nastawiłam się, że sobie kupię tą paletkę. I wzięłam sobie tą z Vibo, 3 Steps to Perfect Face. Powiem tak, wczoraj oglądałam sobie różne testy tych palet i generalnie za dyszkę, bo ona mi kosztowała, bo ona kosztuje w oryginalnej cenie jakieś 20 zł, więc dam za nią, nie wiem, 11 zł. Może i okej, nawet nie wiem, jak ona wygląda. Zaraz zobaczymy zresztą. Natomiast ja bardzo chciałam tamtą paletkę i no nie wiem, powiem szczerze, że chyba się jeszcze przejadę za nią do Gdańska. O matko, ale mocno zapakowana. Przejadę się chyba za nią do Gdańska, dlatego że chcę ją kupić. Jest okazja, jest promocja, więc chcę ją przetestować. Zaraz zobaczymy to. O Boże, ale wiecie co? To są jakieś kolory? Zestaw Light. Wiecie, ja Wam coś powiem. Ja, jak dziewczyny to pokazywały, to ja byłam przekonana, że ten kolor tu to jest piękny, jasny rozświetlacz, a to jest w ogóle coś strasznie ciemnego. To jest w ogóle coś jak... Ojeny, może na twarzy nie będzie taki ciemny, ale... W opakowaniu wygląda na bardzo, bardzo ciemny kolor. Natomiast ten bronzer wygląda na taki właśnie ładny, zimny odcień. Co do różu, to nie wiem. Zobaczymy. Wydaje się też być spoko, taki róż ze złotem. To zobaczymy, jak ona się będzie sprawować. Śmierć, wiecie co? To ten podkład tak ładnie z linen pachnie. Myślałam, że ta paletka, ale nie. No, także tak ona wygląda. Lusterko fajne. Za 11 zł można spróbować, ale no mówię, myślałam, że kupię sobie tą z Rimmela. Może jutro pojadę do Gdańska, to zobaczymy. Jak kupię, to na pewno Wam w kolejnych filmikach pokażę. I tak, i to jest w sumie tyle, jeśli chodzi o Rossmana. Nie planuję kupować korektora, bo mam, zresztą zobaczycie wkrótce na filmiku, pokażę Wam moje zakupy, bo mam tyle Wam filmików do nagrania, że nie wiem, od czego zacząć. Generalnie zaplanowałam sobie, że będę wrzucała Wam filmiki we wtorki, w czwartki i w niedzielę.
Mam ich sporo, więc myślę, że będę miała co Wam pokazywać. Mam też nadzieję, że uda mi się tak wrzucać, dlatego że tak jak słyszycie, ciągle coś tu wierci, ciągle ktoś tu coś robi i nie chcę Wam takich filmików nagrywać, więc mam nadzieję, że to się trochę uspokoi i będę trzymała się terminu wtorek, czwartek i niedziela. I pokażę Wam jeszcze tak na szybko ten swet z Lumpeksu. On jest, słuchajcie, z Top Shopu, rozmiar 12. I zobaczcie, to jest taki swet, pod szyję trochę wyższy. Zobaczcie, taki długi. Rękaw również, zobaczcie, długi. Wygląda ten swetr po prostu przepięknie. Jest tak ładny, że jak go zobaczyłam, to powiem Wam tak, od razu go wzięłam, nawet się nie zastanawiałam. A był, i był on na wagę, kosztował 7 zł, 7,13 dokładnie. Tak więc, słuchajcie, jest w ogóle niezniszczony, wygląda przepięknie. Nie jest też gruby, więc będę mogła go nosić teraz. Tak więc, no super zakup. To jest taki lumpeks, do którego ja nigdy nie wchodzę. Ja w ogóle ostatnio nie chodzę po lumpeksach, bo nie mam kiedy, więc uważam, że był to super deal. I co? I to chyba tyle, tak więc jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuki w górę, dajcie koniecznie znać, czy podobała Wam się moja wersja w ciemniejszych włosach, co o tym myślicie. Wiem, że dziewczyny często się przyzwyczajają do koloru jakiegoś, to jest im ciężko zmienić. U mnie tak nie ma, dlatego że ja miałam raz ciemne, potem miałam jasne, potem znowu miałam i ciemne i tak jakby, rozumiecie, u mnie nie ma takiego szoku, że zrobiłam sobie coś ciemniejszego, natomiast no, różnica jest spora, jak widzicie, więc dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy Wam się podoba. I to tyle. Do zobaczenia, do następnego filmiku. Trzymajcie się, hej!